Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, czyli witam w kolejnym odcinku Fear and Hunger. No i moi drodzy, wracamy się spokojnie. Opowiedzieliśmy wszystko, co było trzeba, co trzeba tu zrobić i jakie są dalsze tutaj etapy tej walki z tym Torment One. Tak zwał. I za chwilę wam wszystko opowiem, dokładnie co i jak. No właśnie, tutaj jest dziura. Tu jest dziura. Właśnie tutaj kamień wydaje sobie dźwięk, wygląda na to, że coś tam jest, ale spadek wydaje ci się długi. Długi jak nie wiem co. Ogólnie wiem już od was właśnie o tym laboratorium specjalnym, który pozwoli nam zrobić łuskę kahary. Na szczęście. Również chciałbym użyć beacona i sprawdzić, czy da się wejść tam bez tego czasu. Chyba się da. A i owszem się da. A jak tutaj? Nadal jest długi lot. Długi, długi lot. Zobaczmy, co tutaj będzie. Tu rozumiem, że już wszystko wzięliśmy, tak? Tak, nothing left. Nothing left. Zapalmy kolejnego torcza. Coś tutaj świeci. Soulstone. Soulstonik. No i fajno. Pajęczaki nas nie interere. Chcę tylko zobaczyć, jak to wygląda. Jak to wygląda po tej stronie. I czy coś tu jest ciekawego. Nie ma haków. Czyli nie da się poświęcić kahary w tej chwili. Ciekawe. W ogóle jest zatrzaśnięte. Tutaj już też nic nie ma. Ile pająków tu jest? Ja pierdzielę. Pajęczaków? Od cholery. No dobra, no wydaje się, że nie ma tutaj nic ciekawego. Wiecie co, skoro już tu jesteśmy, to spróbujmy sobie zeskoczyć. Ja wiem, że tutaj pewnie się zabijemy. O nie. Ale oni stoją. Straciliśmy nogi. Łuska ciała stoi tu bezczynnie. To jest to laboratorium. To jest na 100% to laboratorium. Są tu jakieś notatki, ale dobra, nie będę tego czytał, nie ma. Ja się cofam. Kontynuujemy oczywiście. Dalej mamy 6 godzin na tym save'ie, ja pierdzielę. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Dobra, idziemy, wracamy. Mówiliście również o tym, że z Torment One dobrze jest walczyć, jeżeli chodzi o rzutki, czy też strzałki zatrute, poison darty. I oczywiście to też sobie pewnie wykorzystamy pod tym względem. I ogólnie naprawdę dziękuję Sebastianowi Błaszczykowi, Mr. Gierczakowi oraz fearandhunger.pl za te wszystkie komentarze, bo chłopaki naprawdę robicie świetną robotę, mega świetną robotę. Dla mnie tutaj świetną robotę. Dobra, jak się stąd wydostać? Było jakieś przejście? Nie. Jak ja tutaj wlazłem? Już nie pamiętam. Oh no! Nie pamiętam. Ej, czy może mi ktoś przypomnieć, jak ja tutaj wlazłem? Gdzieś tu jest przejście? Nie. A bo tu? Też nie. Jak ja tu wlazłem? A, dobra, widzę przejście. Widzę przejście, dobra, przepraszam. Przepraszam, już. Wracamy na tory. Wracamy na prawdziwe tory. I tu był ten udręczony właśnie typ. Tu był ten udręczony typ dodatkowo, tylko... No właśnie. Musimy i tak użyć beacona. Porszam zdech. What? To jest jakieś dziwne przejście. Tu beacon? To był beacon? Tu chyba beaconu nie było. Dobra. Musimy się wrócić, bo tak naprawdę
obok tego właśnie udręczonego na łańcuchach, dopiero tutaj się pojawi ta dziura, do której musimy wskoczyć. Więc używamy beacona. Pytanie, czy my damy radę temu udręczonemu i czy my tutaj, mając... O! Cobblestone. Tu chyba nie ma. No właśnie, jest bardzo głęboko, ale no... Jump down! Jump down. Pik! Iron hanger, okej. Czyli było naprawdę głęboko. Czyli było naprawdę głęboko. Podejście numer 3 dzisiejszego odcinka. I znów musimy się wrócić na sam początek. Muszę pamiętać, że są tutaj dwa soulstone'y do wzięcia. Może to zrobię, nie wiem, po odcinku, po walce. Tylko to oznacza, że jeżeli tutaj nie da się użyć tego beacona, mam w ogóle jakieś soulstone'y? Tutaj zaświecimy. Czy Shiro ma jakieś soulstone'y? Chyba nie. Mam jeden, dobra. No jeden będzie taki dopasowy, wiecie, wręcz jakby coś tam się wydarzyło, to mamy soulstone, żeby sobie to ogarniać. I tak, tutaj musi gdzieś być beacon. No musi być na 100%. My stąd chyba wracaliśmy nawet. Zaczynają być głodni powoli. Jest tu beacon, czy nie ma beacona? Na górze jest, prawda? Tak, ale to chyba nie tu. To chyba nie tu. To było chyba tutaj. Tu z czymś walczyliśmy. Jest beacon. Dobra. No to jesteśmy w domu. Teraz dzięki temu. Teraz dzięki temu. Znowu musimy przejść po prawej, na prawą stronę. To jest szkielet w ogóle, którego moglibyśmy również użyć. Ale nie będziemy go używać, bo na razie nie chcemy tego robić. Tutaj gdzieś obok tego udręczonego powinien być właśnie zeskok do dziurki. O! Kurde, dziadu. Prawy. Zajesz po łbie. Tutaj 83. 30 wylał go peryjo. No i dobra. To było szybkie. No właśnie, to jest ta dziura tutaj. Stone. Coś blisko. Jump down. O! Żyjemy. Mamy się dobrze. Trochę z kostka boli, ale to się nic nie stało. To się nic nie stało. Jak to nasz głód? To nie jest jakiś tam super hiper. Znajduje się tam starożytny stół z wieloma ręcznie ukształtowanymi wgłębieniami. Ciekawe, do czego jest potrzebny. Tekst mówi: przesiąknięta krwią wojny, włócznia, która drobnuje siły 40 mężczyznom. O! Masz sobie ramię szkieletowe, czy ramię szkieleta. Dobrze pasowałoby do osadzenia. Włóżmy je. Aha. Zabraliśmy dziewczynce chyba to ramię. O nie. I tutaj musimy pozbierać łapy szkieleta. Kolejny torch. I jest tu chyba nawet to miejsce. Romit, nie strasz mnie proszę. Łuska ciała stoi tu bezczynnie. To jest to miejsce, tak. To jest to, na 100% to miejsce. I tutaj jest zeskok. Zapalmy. Throwing knife. Throwing dart kolejny. Fajnie. Rzeczorków trochę tutaj naznajdujemy. Tobako również się przyda, dwie karotki. Świetnie, mięsko. Szybki. Na razie wiecie, patrzę. Patrzę, co tu jest. Jest tutaj coś, co blokuje ci rusztowanie.
właz, szyb. O, to jest to miejsce. No i mam ten soulstone. Dobra, fajnie. Użyliśmy wszystko, tak, wzięliśmy. Dobra, no oczywiście standardowo Shira robi save'ik. Save'ik, save'ik. Żeby tylko nie nadpisać. Book of Alignment. Nic tutaj nie ma ciekawego. Fellowship, część druga, oryginalna. Może być. Jest tutaj stary pies używany do różnych celów alchemicznych. Z jego wnętrza wciąż wydobywa się wspomna materia. Materia, dobrze czytałem? Tak. Pusty zbiornik, który wydaje się być w najlepszym stanie ze wszystkich tych zbiorników tu wokoło. Stoi tu pusty zbiornik na wodę. Zbiornik ten wydaje się być w złym stanie i nie może być używany. Właśnie, no właśnie. I znów widzimy, wiecie co? Czarną maś. Czarną maś. Szukujesz urny w przykrywaniu czegokolwiek przydatnego. Znajdujesz blue herb. Dobra, mieliśmy to doczytać. Są tu, znajdują się tu notatki naukowe. Wzrost łuski został udoskonalony do tego stopnia, że proces ten jest na tyle prosty, że możesz z niego korzystać. Możesz z niego skorzystać nawet niemowlę. Stworzyłem idealną równowagę płynu i czarnego hormonu wzrostu, aby wesprzeć tworzenie sztucznego życia. Samo dodanie krwi i płynu może odtworzyć pochodzenie dawcy krwi z uderzającą dokładnością. No dobra, tylko jak to zrobić? Czy ja mam czarny płyn? To jest dobre pytanie. Blood vial mam jedno. Black vial. Szukam, nie widzę. Cube of Depths, Lesser Soul. Stone, Quill, Explosive Vial, Pipe, Light Blue Vial. Gnomek nam jeszcze został. White Vial. Green Vial. Kurde, tyle rzeczy. Nie mamy. Mamy za to 13, a nie mamy czarną. Ale nie mamy water. Nie, nie mamy water. No. Jak tam było? Płynu. Jak ja mam tego użyć? Właśnie takie dziwne rzeczy się tu dzieją. Dziwne rzeczorki się tu dzieją. Jak to zrobić? Kolejny quill. Jak to zrobić? Bo rozumiem, że tutaj trzeba czegoś użyć. Tylko pytanie jak? Tylko pytanie jak? Zostawiliśmy ręce szkieleta. Niedobrze. Zrobimy to. Gdzie wyjdziemy? W sumie to nie wiem, gdzie wyjdziemy. Ciekawie. Tu byliśmy już. Ale wiecie co, dobra, no faktycznie, może i w tej chwili nie możemy przejść w ten sposób. No zaraz przejdziemy. Chyba przejdziemy, o ile będzie otwarty, no bo w teorii, no w sumie teraz wspomni się przeszłość. Może tego nie być. No ej, no tutaj powinno być otwarte. Powinno to być otwarte. My nie możemy tutaj wejść za czasów, że tak powiem. Za czasów. Starożytnych. Kurde, niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze bym powiedział. Dodatkowo chciałbym jeszcze przejść tędy, bo tu był ten szkielet, no właśnie. Nie można nie wziąć tej łapki? Nie można. Pięknie.
I teraz pytanie, jak to zrobić? I co z tym zrobić? Dobra, jump down. Się połamie niedługo. Kurczę, no naprawdę nie wiem. Powiem wam szczerze, że wiem, że można gdzieś notatkę znaleźć z alchemią właśnie tego czarnego płynu. Nawet nie wiem, czy my jej nie mamy. Purple? Może nie mamy. Black vial plus nitrogliceryna. Explosive vial. Orange plus green. Zobaczmy. Zwiększenie chyba przyrostu mięśni. Ale samej w sobie nie mamy. Jestem ciekaw, czy jakbyśmy pisali na przykład O Lord Give Book Page 3, czy dałoby nam to wszystko. To fragment nie. Mamy oil. Kurde no. Co my z tym możemy zrobić? Nawet nie ma jak przejść. Może musimy to wszystko przeszukać. Może z którymś będziemy mieć jakąś interakcję, ale... Nie wydaje się. Ta gra bardzo lubi klikanie. No nie działa. Niestety nie działa. Jeszcze raz czytamy. Tak. No właśnie, służy mi do równego płynu i czarnego hormonu. Rozumiem, że tu jest potrzebny czarny płyn i krew. Samo dodanie krwi i płynu może odtworzyć pochodzenie dawcy krwi z uderzającą dokładnością. No ale mamy krew. Blood vial. Dodało mu tylko 1 HP. Ciekawe. Jakieś rady dla mnie, ktokolwiek. Bo utknąłem znów po raz kolejny. Po raz kolejny. Nie, mam Water Wild. Mam Water Wild. Tylko nic z nim nie mogę zrobić. Konsol. Ciekawe. Chciałbyś przeciąć coś dziewczynce? No dobra, spróbujmy jej rękę obciąć. Harp pomaga dziewczynie w tym zadaniu. Wybierz za to, mała dziewczynko, ale to musi być zrobione. Oh shit. A krwawi? Tak, krwawi. I to nie z tego powodu, co myślicie. Daj klucz fragment. Jeszcze raz. Już nie mam. Mam jedną rękę, okej. Okay. Możemy teraz dać jej tą rękę, żeby ona nie walczyła. Kurwa, jak to będzie, to co myślę? Nie. Zażar tylko, okej. Okay. Myślałem. Ale to były jaja. Masz, bo nie mieć rękę, teraz ją walcz. Jedną rękę możemy jej obciąć. Będzie kadłubek. Ja pierdzielę, do tego to jeszcze nie było. No nie ma rąk? Nie, my nogę. A już nie ma ręki do cięcia. To nogi. Ciekawe, jak ona będzie chodzić. I po nóżce. No ma dwie nogi, ej, co jest?
Jedna nóżka. Nie ma rączek, nie ma nóżek. Ale nawet nie piknie. No i dobra, nie ma nóżki. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Rozmawiam z dziewczynką. O Jezu. Przeklikałem. Przeklikałem. Rozmawiałem z nią, bo to jest coś ciekawego. Robisz swoją robotę. Jeszcze się uśmiecha. O matko. Możemy te dłonie tutaj położyć? Mogę. Też to mogę zrobić. Hara, wybacz przyjacielu, ale teraz twoja kolej. Teraz twoja kolej. Gdzie to jest wąsał? Sam sobie ucznie. No i dobra. Wielka włócznia leży na stole. Na pierwszy rzut oka sprawia onieśmielające wrażenie. Take it. Otrzymałeś włócznię Sergara. To jest dobre. Nie dowiem się, bo on nie może mieć ładnej włóczni, czy może? 75. I sama ma tylko 61. Sergar jest lepszy. A, Sahara nie może trzymać Sergara jedną ręką. Czyli tak, tutaj musimy sobie rączki przynieść. Wszystkie. To jest bez sensu dla mnie w tej chwili. No ale wiemy przynajmniej, co tam jest. Wiemy, jakie ma atrybuty. Wiemy, jakie ma atrybuty. Tylko tak, teraz problemem jest to, że... Ja wiem, że taka książka jest. Powiem szczerze, wiem, że taka książka jest. Więc... Book page 3 na razie spróbujemy. Dzisiaj znów robimy testy. Dzisiaj znów robimy testy. To było books. Empty scroll. Oh lord. Give. Teraz będzie book page 3. Zobaczmy, co zadziała. Nie zadziałało. Bo nie mamy book page 3. Lipton. Może dlatego, że z dużej litery pisałem. Book page 3. No dobra, próbuję jeszcze raz. Oh lord. Give. Book. Page. Też nie działa. To już jest większy problem. To już jest większy problem. Wiecie co, mówię, no ja zobaczę, jaka to jest książka, spróbuję sobie ją dać scrollem, bo wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo potrzebne, a... Wiecie, ja wiem o tym, wiem, że da się to zrobić, że istnieje coś takiego, nie wiem, czy da się zrobić to za pomocą scrolla, ale jak się da, to oczywiście sobie z tego skorzystamy, więc zaraz do was wracam, poczekajcie chwilę. Okej, po problemie chyba, po problemie. Powiem wam tak, faktycznie dodałem sobie tą książkę. I miałem nawet rzeczy, które w teorii mógłbym wykonać tego homunculusa, który tam jest, ale nadal nie mogłem tej łuski tutaj zrobić. Co się okazało? W komentarzu było. No ja się miał kulpa. Wystarczy podejść tu jeszcze raz. I dodać krew.
No właśnie. I teraz wszystko staje się jasne. Robisz małe nacięcie na palcu i wypuszczasz trochę krwi. Krew miesza się z wodą w najdziwniejszy sposób. Czerwony ślad krwi wiruje powoli do środka zbiornika. W środku krew koncentruje się i powoli zaczyna przybierać na masie. I... Ludzka jest w pełni rozwinięta. Ciekawe. I to jesteśmy my! O ty w dupę, stworzyłeś z siebie pustą skorupę. Pustymi oczami wpatruje się w ciebie, nie zdając sobie sprawy z podobieństwa między wami. Łuska nie wydaje się być zdolna do niczego konstruktywnego. Ciekawe. Chodź łuska. 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 Idziesz? No idzie. Powoli, ale idzie. Ej, no, i elegancko. Dobra, ale nawet nie będę robił save'a w tej chwili, bo nie ma to sensu najmniejszego. Jest tu. No i teraz wszystko gra i buczy. Dobra, to już mamy. Zamieniamy sobie oczywiście standardowo czas i miejsce. Czas i miejsce, tak, dokładnie. Zobaczymy, czy on pójdzie z nami. I gdzie on jest, kurwa, faja? Ej, ty! Efalumpie, gdzie ty jesteś? Ej, panie łuska, no, masz szczęście. Chodź. Idziemy cię poświęcić. Czy on jest głupi? Znaczy, pytanie retoryczne. Dobrze, wszyscy wiemy, że tak. Dobra, to było tutaj. No jest, dobra. Ciało łuski podążyło za tobą z podziemnych jaskiń. Sacrifice the husk. Poświęć łuskę. Ej, ty! Dobra. Kolega nas chyba nie zauważył dalej. Co zrobić w ten sposób? Po dwa. Pyk. 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 Teraz mu pęknie ta skórka. Dobra. No, jak to zniknęło? To za dziad jeden. Dobra, napakuję go najpierw z tej strony. Jak tak, to bez problemu wychodziło, a teraz nie chce wyjść. Ściągniemy gnoja na maksa. Ty kurde w pajacu jeden. Spokój się. Nie. O, nie chcę walczyć. No, ty gnoju. Wypadalcu jeden. Idź sobie stąd. Idź. Tu, tak, właśnie w tą stronę. Da. Teraz będzie Max. Nie chcę z tamtym walczyć gnojem, bo nie muszę. A jak nie muszę, to po co? Na logikę. Dobra, poszło. Ups. Drop alignment, tylko żeby nie napisać, proszę. Bo więcej by się przydało. Jak tam wasz but? Widzę, że jest duży. Moldy bread. Też ty. Ja wam nawet pozwolę dzisiaj się najeść. A co mi tam? Ty dostaniesz to. A reszta dostanie. Dostanie lepsze żarełko. Blueberry pie. I jeszcze jedno. Jest to gdzie? Tu jest. A? Możemy jeszcze Shiro delikatnie uleczyć.
No i po 20. A, już nie mam chyba. Elixir of Mind. Bo Minda mamy sporo. Idziemy walczyć. Idziemy walczyć. Dobrze, to łuska tutaj jest i gdyby nie wy, naprawdę bym sobie znów nie poradził w tym aspekcie. Nie poradziłbym sobie. Po prostu bym sobie nie poradził. Dobra. Nadpiszmy. To się nic nie stanie w sumie, jak nadpiszemy. Próbujemy. Dawaj, przyjaciel. Walczymy z tobą, gnoju. Trzeba się na pewno rozwalić w prawe ramię. Dziewczynka wali już mu w ciałko. Dobra. O nie. Niedobrze. Dobra, trochę dostajemy po ryju, bo się nic nie dzieje. Dobra, już nie ma jednej ręki. Oby mu drugiej nie rozwalić. No tutaj kurczę, będzie to rozwalone tą rękę. Zero. A bo na nie ma nic, no tak. Dobra, pierwsze pokonane. A teraz kółka. Czemu tu poleciało to? Nie ma czym środka. Dziewczynka, ty sobie użyj itemka. Ty sobie użyj itemka. Throwing dart. O tym mi mówiliście. Nie wiem, czy mu da się na tym jakiś cyrkę walnąć. Mówię, że tak. Też. Też może zmisować. Teraz jamowało mu się. Nie wiem, jak z nim walczyć. Item point dart na to kółko. Na może tych dartów nie da się zmisować, ale da się chyba. 22, świetnie. Dobra. Revolution tier. 1000, pierwsze koło ręki jest teraz zablokowane i bezbronne. Walimy go po łbie teraz. Tak. Dziewczynka, ty wal sobie tym itemkiem. Mamy, że throwing dart, więc spokojnie. Dobra, zainfekowany. O nie. 3 HP. Świet. No i poszło. Kurwa. Jak się uparł dziad jeden, no. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, zapisaliśmy tutaj, ale no, było blisko, bardzo blisko. Mega blisko, bym powiedział. Żałuję, że mamy... To się zgardło, czyli to nie ma sensu. I to karabal też w rękę. To moją rękę po prostu rozwalić. Miss. I rozraz. Kurwa, naprawdę. 5, dobra. I za 12. Nie ma jeszcze tragedii. Liczę na to, że wy w końcu traficie. Dobra, obcięta. 6-6. 5-4. Dostał mu tą rękę. Ty już tylko ty się broń. No i spolecie oczywiście. Wszyscy się zbliżają. No i są kółka.
O kurwa, naprawdę? Już tak szybko? 60? Wiecie co, ja to bym w ogóle w tej chwili użył skillsów Killing Whispers na wszystkich. Dziewczynka niech wali itemem w... Może Explodive Vial nie jest taki zły? Dobra, na dwójkę. Karwal w trójkę. R36. Jest of Torment. Jezu, no i mój pomunek. To jest srana. Dwa razy Chains of Torment, kurwa, w miejscu. Naprawdę śmieszne. Dobra. Ja już wiem, na czym to polega. Teraz nawet jak dojdziemy do tego momentu, już będę wiedział, co z nim zrobić. Dobra, niech dostanie. 950. Revolution Tier. Dobra, tylko tak, jeden jest walnięty. Czy ja ci nadal mogę atakować? Chyba mogę, jeszcze jedną turę. Kill item. Throwing knife. Wal to. I katana wal to. Udało się go pokonać, no. Nie jest trudny. On nie jest trudny. Jak się zna mniej więcej jego skillset, naprawdę nie jest trudny. Tylko Moonless. Koła od ręki wraz z dręczonym zatonęły w kałuży krwi równie cicho, jak się z niej podniosły. Czujesz się tak, jakby tysiące ciał od ręki właśnie przepłynęły ci przed oczami. Niemal współczujesz temu uczynnemu bóstwu. Ale... wszelkie uczucie litości jest znacznie przyćmione przez poczucie wielkiego osiągnięcia. To nie tylko osobiste osiągnięcie, ale jakby coś większego właśnie zaczęło się zmieniać. Tryby strachu i głodu właśnie zaczęły się obracać na większą skalę. Uzyskałeś duszę udręczonego. To, no, to już po Mundus, nie? Mundus jest martwa. Możesz użyć Soul Stone'a tutaj. Wybierz mnie. Szkoda. Szkoda. Słuchajcie, ja na razie nie będę robił nadpisu. Ale w teorii, jakbym się teraz naprawdę skupił i bym chciał, to mógłbym. Mógłbym teraz pójść i zrekrutować naszą koleżankę. Moonless jest, jakby nie patrzeć, trochę bezużyteczna. Ona tu już w ogóle nie chciała. Wow. Zlazł stamtąd? Chyba tak. Moonless jest o tyle bezużyteczna, że wali losowo, więc nie mamy tak naprawdę wpływu na to, co ona atakuje, więc być może nie jest głupim pomysłem, żeby właśnie w tym miejscu zakończyć jej służbę, że tak powiem, u nas. To tak oczywiście myślę sobie, nie? No chodź, pójcie wyminę. Pójcie wyminę, koleżko. Chodź. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Muszę sobie walczyć, więc nie zamierzam walczyć. Oczywiście zamknięte, tak, tak. No i naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy kontynuować bez psiaka. No, w teorii naprawdę nic się nie stało takiego, bo Moonless no nie jest jakimś ambitnym tutaj naszym towarzyszem. Kurwa, ile was tu jest? Więc was matka nie miała? Dobra, użyjmy tego. Tu już się powinien być. No i ich nie ma. Mamy kolejne dusze. Ja jednak są! Jednak są. Nie spodziewałem się ich tu. Jed. Użyjmy sobie wytorcza. Jednak są. To jest ten smok. Gdzie chciałem teraz iść? A, wiem, gdzie chciałem iść. Wiem, gdzie chciałem iść, kochani.
Był dół. Musimy wyjść tu. Wychodzimy tutaj i w teorii teraz możemy się cofnąć do... O Jezu, myślałem, że spadliśmy gdzieś. Możemy się cofnąć do głównego lochu, żeby zrekrutować naszą koleżankę. Ja to zrobię. Żeby nie było, ja to zrobię. To nie było tu. A tu w razie czego uwolniemy Counter Magic i będzie git. Counter Magic. Garduj, garduj. No i dobra. Sayonara i do przodu. To mi nie ma zwalczyć. Ja się was nawet nie boję zbytnio. Tak nic nie możecie zrobić. Counter Magic. No możecie zaatakować nawet, to nie jest problem. Pyk, nie ma was. Ale to też w sumie mam od was. Gdyby nie to, że mi o tym powiedzieliście, to pewnie nie pokapował się, że są takie rzeczy, prawda? No nie, tu jest ten kart. I jest nawet elit chyba. No nie. Nie, aż tak to mi się nie chce. Kurde, muszę kończyć nagranie. Ale mi się znowu dobrze gra w Firenhanger. Wiecie co? Problemem Firenhanger jest to, że dopóki człowiek tak naprawdę do tego nie siądzie, to mu się nie chce zbytnio grać w Firenhanger. Ale jak już siądzie, to mu się znów chce bardzo grać w Firenhanger, bo to naprawdę na maksa wciąga. Ta gra jest tak wciągająca, że ja pierdzielę. To tu masa trupów, ale to było wyjście. Pamiętam o tym. I tu po lewej stronie zaraz była babiczka. Tu była zaraz babiczka. No szkoda, że nie pogadaliśmy sobie z tymi żółtkami. Nie, tutaj, żeby nie było, to nie było rasistowskie, tylko po prostu, no, chodziło mi o tych Mates in Yellow Rob. Dzień dobry. Chcesz razem podążać? Tak, idziemy razem. Super. I teraz pytanie do was. Czy my chcemy ją dalej, czy nie chcemy? No, ja bym raczej chciał. Bo taka osoba się bardzo przydała, w szczególności, że... W szczególności, że no... Możemy nią celować, prawda? Możemy nią celować. Ma dosyć sporo HP. Mogę jej więcej dać żyćka, innego życia, czy innego, innych spraw. War Cycle. No, Bonshearsy i tym podobne, naprawdę tego jest sporo. Tego jest naprawdę sporo. Nie jest lepszy? O dziwo nie. O dziwo nie. No właśnie. Co my dalej z tym zrobimy? Możemy dać jej jeszcze więcej defa. 73 defensa. Kahara ma 112 defensa. To może, wiecie co, niegłupim by było zrobienie to. O, coś takiego, 106 defensa. Ja bym dał jej jeszcze na przykład jakiś taki, nie wiem, pojedynczy miecz. Może być Shark Thief. Dać jej jeszcze Shielda, 126. Spoko, używać jej tylko jako jako tanka. Jako tanka, 136 to jest od cholery. Teraz Kaharę możemy sobie zoptymalizować w ten sposób. Dać mu oczywiście pisamy jeszcze dodatkowo. Wooden Buckler. No i jest elegancko. Jest elegancko, ja mogę zaraz zapisywać na takim stanie. Co z dziewczynką? Dziewczynka nie ma też żadnej broni. Szkoda. Dajmy tylko Sorcerer Stone'a. Właśnie jako Kahara, tam musisz mieć Sword of Stone'a. O, jest elegancko. I mamy dwóch DPS-ów, tanka i dziewczynkę. I myślę, że to jest spoko perset jak na Mahabr. Jak na Mahabr. Zapiszmy sobie jeszcze tutaj. Elegancko, dobra mój drodzy. To było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o tym filmu Grow the Shiro. I czekam na wasze komentarze. Co dalej robimy? Gdzie mam podążać? Aby kolejne jakieś osiągnięcia dostać. Trzymajcie się. Hej, hej.